Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił, dlaczego oni wyłażą ze skóry, żebyśmy przestali jeść mięso i stosują propagandę w wielu różnych porządkach. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań najlepiej. Przesyłać je w mailach. I tak, propaganda dotycząca tego, że trzeba rezygnować z jedzenia mięsa, jest coraz bardziej nachalna, dotyka nas ze wszystkich stron, jest obecna w mediach, prowadzi ją Kościół za pośrednictwem Caritas, za pośrednictwem portalu Caritas Laudate Si. Ostatnio w tą propagandę włączył się Bank Światowy, nie wiedzieć czemu, co ma tu do rzeczy Bank Światowy, który wydał raport, że jak będziemy nadal my, mieszkańcy Ziemi, jedli mięso, to planeta zginie. No i teraz argumenty są właśnie takie, że zwierzęta hodowlane zagrażają życiu na Ziemi. To chyba pierwszy tego typu argumentów użył Bill Gates w swojej takiej programowej książce. Argumenty są takie, że zwierzęta się męczą, szczególnie w wielkich hodowlach. Argumenty są takie, że mięso jest niezdrowe. To Caritas tutaj głównie skupia uwagę na tym. Ale pytanie jest takie, jaka jest prawda? Dlaczego mamy nie jeść mięsa? Dlaczego nagle mamy zrezygnować z tego, co stanowiło istotny element naszej kultury, kultury kulinarnej przez wieki? Dlaczego mamy rezygnować z tego, co jest rozkoszą podniebienia, co powoduje, że kuchnia jest tak różnorodna i smakowita? Pierwsza odpowiedź jest taka, że oni, wiedzą Państwo, dlaczego używam terminu oni, a nie innego. Pierwszy powód jest taki, że oni są panteistami, wyznają panteizm. To znaczy, uznają, że wszystko jest Bogiem, że Bogiem jest człowiek, że Bogiem są zwierzęta, że Bogiem są rośliny. W takiej perspektywie wszyscy jesteśmy bliskimi braćmi, wszyscy jesteśmy tym samym. I tutaj już w latach 70., szczególnie w Stanach Zjednoczonych, pojawiła się taka etyka, która głosiła, że to, co dotąd było w etyce, to był szowinizm gatunkowy. Różnica między człowiekiem a zwierzęciem jest tylko w stopniu przeżywania cierpienia. Człowiek bardziej przeżywa cierpienie, bo sobie je wyobraża, bo myśli. No ale pojawiły się takie argumenty, że jeżeli weźmiemy pod uwagę jednohektarowe pole ryżu, z którego może się utrzymać pięcioosobowa rodzina hinduska i 50 tysięcy szczurów, no to suma cierpienia szczurów jest większa niż człowieka. To już nie było dopowiedziane, ale wnioski można wyciągnąć jasne, znaczy jednoznaczne. I druga rzecz. Głosząc panteizm, oni wierzą w reinkarnację. W doktrynę reinkarnacji wpisane są dwa dogmaty. Jeden dogmat mówi, że człowiek, który jakoś się degenerował podczas swojego życia, w następnym wcieleniu nie wejdzie w ciało człowieka, tylko może wejść w ciało zwierzęcia. A więc świnia, krowa, a nawet kura to może być nasza babcia, nasz dziadek, pradziadek czy ktoś tam z naszych przyjaciół. Po drugie, reinkarnacja ma to do siebie, że no jak ktoś umrze, musi mieć wolne ciało, w które wejdzie. No i teraz, jeżeli nie ma takiego wolnego ludzkiego ciała, no to będzie wolne świńskie ciało albo krowie ciało. Więc jedzenie zwierząt to może być kanibalizm. Wiele lat zajmowałem się sektami.
I stałym elementem gry w sektach jest wprowadzanie dla swoich członków diety niskobiałkowej. Mało białka w pożywieniu powoduje, że człowiek zaczyna być otumaniony, że nie myśli, że wolniej myśli. No i teraz w diecie wegetariańskiej, a szczególnie wegańskiej, można uzyskać te wszystkie potrzebne do życia składniki, jeśli bardzo się tego pilnuje, jeżeli liczy się te wszystkie kalorie, liczy się białko, liczy się mikroelementy i tak dalej, i tak dalej. I to prawda jest taka, że nie wszyscy, czy większość wegetarian i czy wegan od pewnego momentu nie liczy, bo nie ma na to czasu i teraz zaczynają się odżywiać tak, jak są odżywiani członkowie sekt, prawda? Czyli zaczynają być ogłupiani, czy sami, jak kto woli, się ogłupiają. Wreszcie pamiętajmy o tym, że oni myślą wciąż o tym wielkim resecie, o życiu po wielkim resecie, życiu, które będzie polegało na tym, że ludzie zostaną skupieni w inteligentnych miastach i w zasadzie pracy dla nich nie będzie. Już teraz mówi się o takich pensjach podstawowych, obywatelskich, które każdy będzie otrzymywał, niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie. Ale po wielkim resecie zdecydowana większość ludzi ma nie pracować. I czyli przechodzą na utrzymanie wielkich tego świata. I no, ich życie można przeliczyć na określone koszty. I te koszty gwałtownie się zmniejszą, jeżeli nie trzeba będzie tych ludzi w inteligentnych miastach karmić mięsem. Karmienie roślinami, kiełkami, robakami, owadami i tak dalej będzie o wiele tańsze. Poza tym tutaj jest jeden problem, problem wsi. Oni zawsze bali się wsi. Wieś była zawsze źródłem chrześcijaństwa, źródłem zdrowego rozsądku. Dlaczego? Dlatego, że na wsi, ludzi na wsi trudno oderwać od realnej rzeczywistości, trudno oderwać od natury, trudno oderwać od prawa naturalnego, które natura podpowiada. Miałem takiego kolegę na studiach filozoficznych, który na trzecim roku wpadł w pułapkę idealizmu, mówił, nie ma przyczyny, nie ma skutku, nie wiemy, nie znamy prawdy, prawdy nie można poznać, poznanie jest czynne. I on był synem rolnika i w pewnym momencie, nie wiem, tam ojciec zachorował, w każdym razie wrócił na gospodarstwo rolne i po kilku miesiącach napisał do mnie taki list, właśnie żałuję bardzo, że go nie zachowałem, piękne, gdzieś mi zaginął, piękne świadectwo, powiedział, Stasiu, teraz widzę, że jest przyczyna i skutek, zasieje i wzrasta. Nie zasieje, nie wzrasta. Widzę, że jest prawda, widzę, że jest prawo naturalne. Odwołuję to wszystko, co mówiłem w różnych naszych dyskusjach. Odwołuję to, te słowa, którymi obrażałem cię jako tego zwolennika filozofii realistycznej, istnienia prawa naturalnego, prawdy i dobra. Także po wielkim resecie ludzie, na wsi nie powinno być ludzi. Zresztą jest taka koncepcja, że oni będą mieszkali w tak zwanych wyspach i cała natura będzie do ich dyspozycji, żaden motłoch tam nie będzie się kręcił, bo motłoch będzie zgromadzony w tych inteligentnych miastach. No i teraz źródła żywności, te, które będą poza miastami, czyli można powiedzieć na wsi, one będą zarządzane przez, wszystko tam będzie robione przez sztuczną inteligencję, przez sztuczne inteligencje, przez maszyny, które będą kierowane przez sztuczne inteligencje. Ostatnio, to taka uwaga na marginesie,
podano informację, że w Stanach Zjednoczonych ktoś wykrył taką maszynę, która sprzężona ze sztuczną inteligencją wyrywa wszystkie chwasty z pola za pomocą precyzyjnych laserów, znaczy niszczy wszystkie chwasty, nie niszcząc roślin tych, które tam są uprawiane, i ona zastępuje pracę kilkudziesięciu robotników rolnych, no i do tego już robotników nie potrzeba. Na tej zasadzie bardzo szybko będzie można doprowadzić do sytuacji, kiedy na wsi nie będzie w ogóle ludzi potrzebnych do pracy, przy założeniu, że tam będą tylko rośliny, że uprawiane będą tylko rośliny, że nie będą hodowane zwierzęta, bo no, zwierzę musi mieć weterynarza, musi być ludzkie oko, ludzka ręka, ludzka opieka. I teraz zobaczmy jedną rzecz na koniec. Najbardziej przerażające jest to w tym wszystkim, że tylu ludzi dało się przekonać, poddało się tej propagandzie. Wystarczy wejść do pierwszego z brzegu sklepu spożywczego, przynajmniej w Warszawie, żeby zobaczyć, ile tam jest potraw wegańskich, parówek wegańskich, tofu i innych tego typu surowców czy potraw przeznaczonych dla tych, którzy zrezygnowali z jedzenia mięsa, mleka, jajek, masła i tak dalej. Przed nami kształtuje się przerażająca perspektywa i zdumiewające jest, że oni, przygotowując świat do takiego życia, nieludzkiego życia, odnoszą tyle sukcesów, że tylu ludzi, no, zastanawiam się, czy użyć to słowo, no użyję tego słowa, głupieje, daje się tak dalece zmanipulować. Dziękuję bardzo.